Plecy, plecy, plecy. Starcie. Siemanko, zapraszam was do sprawdzenia stronki hellcase.com, gdzie możecie otwierać skrzynki i wygrywać skinki do CS-a. Skorzystaj z mojego kodu Mateo na darmowe 70 centów i 10% bonusu do wpłat. Na stronce możecie również ulepszyć swoje skiny za pomocą upgradera, brać udział w bitwie na skrzynki z innymi użytkownikami i wiele, wiele więcej. Link znajdziecie w opisie. Dobrze, ale... Nice. Ławka żyje. Jeszcze jedna ławka. Jeszcze jedna ławka. Domek i ławka last. Chyba? Tak. Super. Słuchaj, Mistrzu, tego nie widziałem. Ostatecznie Karigan zwiał, ale w międzyczasie Broki, pikując, dostał z tego Maka 10. Neofrag, fenomenalny strzał. Prosto w głowę Reina, Karigan znów na blisko, ale nic z tego, chociaż jest Broki z podniesionym akaczem. I tu jeszcze trzeba będzie uważać. Twist na środku, ale strzał niecelny. Flames to momentalnie wykorzystuje i teraz zdaje się, że będzie chciał zaatakować. Tu jednak ustawiony Robs, ten prosto w głowę. Stigla, no fenomenalnie Robs z tych pistoletów. A i za chwilę kolejna szansa Robsa. Tym razem się nie udało, ale popatrzcie, gdzie jest Broki. Jaka pozycja Brokiego. To będzie kompletne zaskoczenie. Jeden frag zdobyty, no i Broki po raz kolejny. Widzisz, to jest ten smok, który wcześniej nie trafiony został przez terrorystów i dlatego mógł neofragtikować na środek. I tam wydaje się, że po prostu błąd w komunikacji po stronie FaZe. Nie... Właśnie tu, chociaż neofrag obity. Jest szansa, że właśnie Rain tego palaka rzucił na neofrag. Po prostu go przebił, żeby tam twistem powalczyć. Karigan tymczasem daje się złapać. O, źle dorzucony palak jeszcze do wnęki. To trzeba będzie sprawdzić, patrząc na terrorystów. A Broki, Rain już fragują. Jeszcze teraz wiedzą, gdzie jest ustawiony snajper. Ten ma kłopoty. Paka na widoku. Mogą grać defensywnie, tylko czy będą spodziewali się flika podchodzącego od pleców? Tak, zobacz, Rain już to łapie. Wie, że Dexter był widziany. Rain, co to było? Dzisiaj Rain ma spore kłopoty strzeleckie. Co prawda obijał Fika i całe szczęście, bo mnie to uciekł w piku. 19 HP stracił, ale 3 jeszcze HP mu zostało. I zobaczmy, trochę inaczej rozgrywa to Robs, jeżeli chodzi o bombsite A. Osamotniony indywidualnie, ciekawa pozycja, agresywna. Sprawdzają to terroryści, Fiku kasuje Robsa. No i teraz trzeba przyspieszyć, trzeba wjeżdżać. No, trzeba też uważać chociażby na Brokiego, bo ten jest niesamowicie pewny i też odważny w tych swoich zagraniach. Wyszedł, wiedział, że tutaj może być smoke. Fraguje od razu jednego z rywali. Tylko, że tu już ważna pozycja zajęta. Pozostali czekają, Dexter. Właśnie, czekał na wychylenie, tu jest w bombsite, a pozycja Fika. No to była ta niespodzianka, na którą czekaliśmy. No teraz wszystko w rękach Twista, Nexa bardzo agresywnie, Ferrari pick odważnie. A więc teraz może być ciekawie, niepotrzebnie wychylał Rain, mam wrażenie. No. I już się wszystko sypie. Gdyby Rain poczekał, kto wie, ale jeszcze jest Robs, jeszcze ma szansę. Wcelowane Flames, oj, wychyla w dobrym momencie Robs, chociaż tu już blisko rywal. Jaki timing, jaki to jest mądry zawodnik. Robs ma niesamowite timingi. Ale też sprytnie dorzuca tego smoka na prawą stronę. Sprawdza jednak to drugie podejście w stronę bombsite'u, ale stracił sporo czasu i teraz tego smoka nie będzie. Nie ma też depa u Robsa. Musi zdobyć szybko eliminację. No w zasadzie tutaj czyżby broni na raz. Pod kontrolą ma to Neofrag. Licząc, że tu się
uda. Tylko że na Ancientie, bez granatów, bez karabinu, może być bardzo ciężko, a Turain doskonale skanował. Dwójkowe ustawienie tutaj, trójkowo podchodzą terroryści, ale proszę, ważne pierwsze starcie, no sprawdzają też momentalnie. Rain co robi teraz, zobacz jak się rozkręcił. Jeden klacz wygrany i nagle Rain przez deskę, nawet na czysto, jak widzi rywal, to nawet trafia prosto w głowę. No to już komplet, mamy wszystko od Raina w tej sytuacji, ale Piku, no jeszcze daje nadzieję, dwóch na trzech poobijany Rain po tych wszystkich starciach. A tam, no gdyby tak dorzucić jakiś granat na pozycję terrorystów, ale nie mają nic do dyspozycji, antyterroryści nie mają też w tej sytuacji defa. Wymienia broń Dexter na AK, grał SWP, teraz po fleszu wychylenia, ale nie wyglądało to zbyt dobrze. Jeden zawodnik na ziemi, co zrobi Piku Rain! Ależ teraz dał, mamy to, mamy to! Coś pięknego, Don Rain! Grazie, grazie! Piku tutaj nie ma takich momentów zawahania, że boi się jakiegoś zagrania, on wie co robi cały czas. No dokładnie. I zawsze z uśmiechem na twarzy. To prawda. Okej, teraz to... Flames zaskoczony. Nie udało się. Teraz to Twist pokazał, że... No, panie Flames, środeczek to jest moja pozycja, no ale akurat na bombsite B to Neofrag króluje. Tak, już teraz zdecydowanie wygrywa te pojedynki. Jeszcze teraz Piku! No może i był pewny tego zagrania, ale nie był skuteczny, ale tu jest z AWP antyterrorysta. Tutaj jest ustawiony Dexter, no ale pozycja rywala zaskoczyła! Dexter, no troszkę bejcik z tego wyszedł. Niechcący, miał dużo szczęścia, powiedzmy sobie, szczęść na Broki! Jeden HP u Brokiego, no... I za chwilę będzie musiał Fiku uważać, bo terroryści będą wyskakiwać z pałacu. Zapewne po fleszu, dwa smoki na odcięcie. Fiku! Jak zaczął Fiku, proszę bardzo, jeszcze walczy Fiku, obijał mocno rywala. Nieco bliżej, czy mają jeszcze jednego flesza? Nie, tu się po prostu ustawiają, ale to już jest kontra. Tu jest flesz. No, chociaż Karrigan agresywnie, teraz poleciał flesz Fiku po raz kolejny. Uciekają terroryści, znowu flashbang, chociaż Broki doskonale walczył Neofrag, ale nic z tego. Tu jeszcze Nexa próbuje, ale sypie się ta defensywa zawodników antyterrorystów. I to już chyba nie jest czas, żeby fikować po stronie Tero. Wystarczyło poczekać. Dexter zostaje sam, ale bardzo przytomnie Robs, ten tuż, tuż za palącymi, chociaż decyduje się od razu wychylić Robsa. Musi uważać, ale jeszcze poprawi strzał, no celny, ale brak eliminacji. Ale teraz w końcu jest tutaj trafienie, także Robs na ziemi. W międzyczasie wejście na B, ale Dexter wie, że tutaj od środka już nie ma zagrożenia, może się spokojnie wcelować. No nie będzie tego domknięcia jak wcześniej gdzieś od ławki, od Reina. No i teraz ma tarapaty. Też flash poleciał od kolegi, zdaje się, i mógł pikować dalej Flames. Bo ma podniesiona Dexter z eliminacji, tu jeszcze jest Rain pod schodami. Tej pozycji nie sprawdzają terroryści. O, jednak Karrigan na plecach, ale to jest jeden na jednego. Dexter mało miał czasu, ale zdąży podłożyć bombę. I teraz wszystko w rękach Karrigana, ten agresywnie. Flash jeszcze od Dextera, ten może przejść na palące. Czy Karrigan o tym wie? Wydaje się, że tak, Dexter wychyla, jednak Karrigan to wytrzymuje. No ale chyba wykonają to, co wcześniej... Trzeba przyznać, że potrafiło zadziałać, potrafiło zaskoczyć. Wyjście, no po fleszu tak naprawdę, jeszcze przed smokami. Te, czy będą dorzucone? Tak, są, ale Broki jeszcze trafia Fika. O, taki trudny strzał, Broki, co on teraz robi? Wow. O mój Boże, czy pójdzie po Ace'a? Nie, nie ma takiej możliwości, ale co on teraz zagrał? Zakończenie rewelacyjne. Nad palakiem i czeka na wyjście rywala. Tak, o, flesz. Mamy 25 HP, no i... Te execute na bombsite B dalej są zabójcze, ale bomba, gdzie było? Spóźniony był Robs. Widział, ale zorientował się, kiedy miał smoka w ręku. Dopiero wtedy zobaczył, co się wydarzyło i wiedział, że ta była ta szansa. To pierwsze tempo nie zauważył, co tam uzyskał, bo naprawdę można było na tym pograć. O! Wow. Twist, ale że tutaj dał i to jeszcze przez ścianę, mam wrażenie, tego Hedzika. No jednak ten murek działał na korzyść zawodnika, który był dalej oczywiście. No i to Twist wykorzystał. Dwóch na dwóch, tu jeszcze można... sytuację uratować. Są defy do dyspozycji, nie ma granatów, ale terroryści, oni są w bombsite. No tylko jak to posprawdzać, jak oni też będą współpracowali, już za moment to zobaczymy. O, na razie trzeba je sprawdzić, ale Fiku wygra w idealnym momencie, Twist, świetna reakcja i wie, gdzie jest ostatni z zawodników OG, trzeba zdobyć flaga jak najszybciej, ale Fiku wygra! No czekamy na to wychylenie, tutaj też jest przecież wzmocnienie, antyterroryści są przygotowani na walkę, Flames już z eliminacją, Neofrag, no te duale za chwilę pójdą w ruch, a może niekoniecznie, bo Flames, kapitalny strzał od niego, już wyraźna przewaga, ale i tak, pozycja pod kontrolą, chociaż tutaj Flames właśnie tego szukał, szuka też kolejnego rywala, no i trzeba przyznać, był blisko, tam jednak schowany był zawodnik zespołu FaZe. No i dopiero teraz spalona wnęka, ale tutaj już... Flamesa nie ma. Rob z kolei od domku. Coraz bliżej, żeby wychylić, żeby sprawdzić. Tylko zerka
na blisko Nexa. No tam zdaje się, że już się chce odcinać smokiem. No właśnie, rzucił sobie one way, ale tutaj Palak i Nexa będzie mieć problem. Musi ruszyć, bo będzie niebezpiecznie, a ten złapany, chociaż jest Flames i jeszcze jest Dexter z bombsite'u, ale to Flames czyści indywidualnie i teraz Dexter może wszystko domykać. Stąd ten wybór w takim razie. No ale będzie odcięty piku, czy zagra agresywnie? Tak, jest eliminacja, ale Broki refraguje, tylko że tutaj tym razem jest bardzo blisko Flames, więc może trzymać ruiny. Jest Palak. Rzucony, Dexter wcelowany, czeka, aż ktoś w końcu wyjdzie i teraz Nexa przodem. Och, ten Nexa. Jeszcze ma granaty, granat na Brokiego. No i teraz Robs wychylał jako pierwszy i tu właśnie Broki nie daje sobie rady. Dexter już wcelowany i on to wszystko czyści, a zatem doskonale odbija to ekipa OG eSport. A na razie Dexter z pierwszym trafieniem. Robs pada, teraz trzeba uciekać, chociaż Fiku na pół fleszu zdobywa kolejną eliminację. Albo walczysz o dogrywki, albo odpadasz z turnieju. OG przechodzi dalej. I tutaj ojej, podchodzą zawodnicy OG, to jest świetna decyzja, ale nie ma eliminacji! No i teraz jeszcze Leoprak, tak, jest kolejne trafienie, koniec. Jest koniec, OG! Koniec. Niespodzianka, trzeba powiedzieć, zwycięstwo Space z wynikiem 2-1.